18 kwietnia, pogoda, jak widzicie, dopisuje. Jesteśmy dzisiaj w Sasinie, w Trzech Dębach, na zawodach KLS. Parę słów o tym, ile mamy zawodników i no, co się tutaj dzisiaj możemy spodziewać. Na razie mam około 50 zawodników, zgłoszonych zostało do zawodów około 80 zgłoszeń dostaliśmy. No kilka osób już odmówiło, że nie przyjedzie po prostu ze względów zdrowotnych i kilka osób nie dojedzie, ale możemy się spodziewać ładnej pogody przede wszystkim. No ryba jak wszędzie na każdym łowisku w zależności od warunków atmosferycznych. To jest bardzo dużo zależne właśnie od warunków atmosferycznych. Ryba jest flądra, jest łosoś, trafia się sieja tutaj na plaży u nas. No wiadomo, że wieczorkiem może się trafić jeszcze dorszyk, bo to woda jest w miarę zimna, że można się tego spodziewać. Jak dzisiejszego dnia się tutaj rewy układają? Bo ja wiem, że to jest dynamiczna sytuacja. Czy tutaj też jest płcizna? Bo byliśmy już na takim KLS-ie, że mieliśmy 150 metrów płciznę taką. Jak to u Was wygląda? Na cienie. U nas są rowy urozmaicone, ale większość rowów, drugi rów, w który można sięgać teraz, bo woda się cofnęła bardzo mocno, jak byłem na plaży, cofnęła się woda. Drugi rów jest w zasięgu rzutów i drugi rów jest około 3 metrów głębokości, 3,5. On jest bardzo szeroki. I no jak na każdej plaży są wlewki, wylewki tej wody na tych rewach, ale ogólnie mamy bardzo dobre miejsca tutaj, głębokie do łowienia i do tego, do surfcastingowania mamy piękne plaże. Także rewki są mniej więcej dla każdego równe. Nie ma tutaj takich urozmaiceń, że jest momentalnie płcizna. Bardziej pod Słajszewo, już tam jakbyśmy dalej się rozstawiali, tam są takie płcizny, łachy, ale tutaj u nas są w miarę równe rowy. Zostaliśmy ugoszczeni w pensjonacie Trzy Dęby u pana Dariusza. Może pan powiedzieć, jak wygląda tutaj sprawa odnośnie samego zakwaterowania, bo część wędkarzy jest tutaj zakwaterowana, no ale jakie są udogodnienia dla wędkarzy dzisiejszego dnia? Dzwoniło do mnie kilkanaście osób, wynajęło, no i cóż, czyli w domku tam wszystko jest, rzeczy podstawowe, aneks kuchenny, wszystko mogą sobie naparzyć, zrobić. No i tak przygotowaliśmy grilla, mamy zupę też. Grill będzie na początku, później na koniec tak samo jeszcze będzie poczęstunek też. No i tak to by wyglądało. Dobra, losujemy panowie, ja będę wyczytywał nazwisko. Gość podchodzi, losuje z kubki. Duda Wojciech. 63. Tam Niko. 63. Daj mu blisko, nie? Ławrynowicz Mirosław. Koledzy, bardzo was prosimy, żeby po zakończeniu zawodów numery. Nie, bo słuchajcie. 6. Tyle blachy proszę. Traktujemy to wędkarstwo nie przede wszystkim na zasadzie rywalizacji, tak jak dzisiaj, że są to zawody. Przede wszystkim to jest propagowanie, chęć spotkania się z kolegami. Samo spotkanie weekendowe takie dla nas, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami,
po drugie, no praktycznie wszyscy się tu znamy. Są to dzisiaj są ludzie, którzy praktycznie zaczęli uprawiać w jakiś sposób zorganizowany ten surfcasting. I cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wręcz propagujemy w jakiś sposób, pokazując turystom, że tu idzie rybę złapać, w jakiś sposób, że ten Bałtyk jeszcze żyje. Bałtyk, można powiedzieć, że jest wielkim jeziorem i tutaj tylko ratuje nas pława, która wchodzi raz na kilka lat przez cieśniny sądu. Obok mnie stoi pan Andrzej Karpienia, zwycięzca zeszłorocznej edycji KLS. Mógłby pan powiedzieć trzy słowa dla ludzi, którzy tu są pierwszy raz, którzy może zaczynają dopiero swoją przygodę z surfcastingiem? Jak to wygląda, co najczęściej zakłada się na haczyk przy założeniu tej dzisiejszej imprezy? Czyli mamy połowę kwietnia, no i nastawiamy się na Flądrę. Dzisiaj to raczej właśnie przede wszystkim śledzik, filecik ze śledzika, bądź jeśli komuś zostały zapasy z dorszowania, czyli z jesieni, to tubis. Bo raczej o tej porze roku, nawet w ciągu dnia, tutaj w naszych okolicach raczej nie mamy co liczyć na leszcza. Czy taki mrożony zeszłoroczny tubis, który no ma parę miesięcy, czy on w ogóle jest dobry? Powinien zdać egzamin. Przede wszystkim o to chodzi, żeby ta przynęta pachniała odpowiednio. Czyli wiadomo, śledź ma swój zapach, tubis ma swój, też czasami się łowi na szprotę, ale szprot jest o tyle niewygodny w naszych rzutach, że jest bardzo delikatną rybą i naprawdę ciężko jest go utrzymać na haku. Jeżeli chodzi o haczyki, to można używać takich haczyków, które są używane na kutrach jako do przywieszek. One są dosyć spore. Czy te haczyki też można używać w surfcastingu, czy to raczej te mniejsze, tak to nazwijmy, dwójki, jedynki? Można używać, ale raczej w połowach dorsza, gdzie dorsz ma pysk duży i ten hak jest w stanie połknąć. Bo tak jak flądra, tak w granicach 25-30 cm, to no, starczy spojrzeć na ten pysk, jednak jest mały i samo się nasuwa, jaki mniej więcej hak byłby dla niej najlepszy. Czyli około czwóreczki, jedynka, ale to już musi być, załóżmy, to są chyba haki o takiej nazwie jak Abhard, czyli długi trzonek i wąski grot. Jeśli chodzi o odległość zarzucania, ona jest bardzo istotna, bardzo tutaj to jest potrzebne, to żeby nauczyć się daleko rzucać, czy bardziej trzeba obserwować wodę i w pierwszej rynnie jesteśmy też w stanie wyciągnąć tą flądrę? To właśnie musi być takie połączenie tych dwóch rzeczy. Czasami starczą bliskie rzuty, a czasami jednak jest dobrze mieć możliwość jednak odległego tego rzutu. Też poszukać ryby dalej, bo te rewy jednak nie w równej odległości od brzegu są ułożone i no czasami to miejsce, czasami inne, to różnie właśnie bywa. Czasami bliżej może być głęboko, to przede wszystkim trzeba obserwować łowisko i no, przystosować się do niego, bądź szukać innego miejsca. Pierwsza taka rynna, ona jest dosyć dobrze zawsze widoczna, bo jest po prostu taki ciemniejszy pasek na wodzie. Czy w tej pierwszej rynnie warto w ogóle umieszczać swoją przynętę? Myślę tak, ale raczej po zmroku. O zmroku, po zmroku. Wtedy może tak, bo jednak było nie było, ryba też ma jakiś tam wzrok i coś widzi, a jakiś ruch na plaży, na brzegu jednak może ją w jakiś sposób płoszyć. We'll be right back.
parę rybek. Trzecie miejsca zajął kolega Catko Artur, 90 punktów. Tak. Słuchaj, późno, ale szybko to zjechałeś. Gratuluję. Wziąłeś męską decyzję, to dlatego. Dzięki. Gratuluję. Tu może stanąć z boku. Bo tak, jeszcze będzie chwila dla reportera, Artur. Chwila dla reportera. Drugie miejsce w dzisiejszych zawodach zajął kolega Ławrynowicz Mirosław. 97 punktów. Brawo. I zwycięzca dzisiejszych zawodów, kolega Niemiec Sebastian, 131 punktów. Brawo. Serca. I tu taki drobny upominek, bo pamiętajcie, na KLS-ie nie mamy nagród, mamy pochary. Natomiast pula pieniążków w KLS-u na koniec nagrody. Nagrody są na ostatnich zawodach KLS-u. Taki drobny upominek od nas z klubu. Myślę, że przyznam. Proszę bardzo. Największą rybę zawodów złowił kolega Goluch Łukasz, dorsz 44 cm. No, gratulacje. Czyli mieliśmy prawie dzisiaj wszystkie ryby, nie? Ogólnie złowiono 21 ryb wymiarowych. Te ryby przyszły do miary. A sklasyfikowanych 14 zawodników.